Aleksander Rutyra, sportywalki.org, ze mną Patryk Duński. Szczęśliwy Patryk Duński, bo dzisiejszy wygrany. Witam. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Pierwsze pytanie, no jak wrażenia tak na gorąco? No co mogę powiedzieć, no jestem bardzo zadowolony. Wszystko się potoczyło tak, jak miało się potoczyć. Bardzo ciężko na to pracowaliśmy przez długi czas. A ile trwały przygotowania do tej walki? Dość szybko się dowiedzieliśmy. No myślę, że za 3 miesiące już te przygotowania, jak się tylko dowiedzieliśmy, że jest taka propozycja, to 3 miesiące i zaczęliśmy już ostro trenować, bo wiedzieliśmy, że ten przeciwnik jest bardzo wymagający. Bił się w topowych światowych organizacjach, także musieliśmy ciężko pracować. Jasne, na jaki scenariusz w tej walce się nastawiałeś? Czy to jakby ta udało się założyć to, co założyłeś, zrobić? Znaczy plan był troszkę inny, bo mieliśmy ogólnie mocno pracować nad klinczem, pod siatką. Wiedzieliśmy, że ma mocną stójkę, ale nie chcieliśmy też jakby od tej stójki uciekać, dlatego zobaczyliśmy, że ta stójka jest całkiem dobra, wszystko wchodzi, praktycznie żadnego zagrożenia z jego strony. No i zostaliśmy, te obalenia wynikały po prostu z tego, że w pierwszej rundzie po prostu była już końcówka rundy, stwierdziliśmy, żeby zaznaczyć tą rundę, to obalimy, skontrolujemy. A w drugiej rundzie faktycznie nie będę ukrywał, bo mnie zaskoczył. Nie spodziewaliśmy się tak na dobrą sprawę tych obaleń, bo spodziewaliśmy się raczej, że będzie utrzymywał walkę w stójce. No ale na to też mieliśmy jakiś tam scenariusz oczywiście, nie? Czy zaskoczył cię czymś przeciwnik w tej walce? Tym obaleniem w sumie tak na dobrą sprawę, bo tak jak mówię, nie spodziewaliśmy się. Wiedzieliśmy, że bardzo dobrze stójkuje. Groźne były te łokcie, bo bardzo już wiedzieliśmy, że w drugiej rundzie próbuje te łokcie gdzieś tam w tej stójce wkładać. Dlatego to obalenie mnie zaskoczyło na pewno. Można się powiedzieć, że to niespodzianka wygrać tutaj z lokalnym bohaterem, ale tak pytanie, czy chciałbyś wystąpić na kolejnej gali Contender Fight Night? Oczywiście, ja po prostu wychodzę z tego założenia, że jeżeli tylko będę miał taką możliwość, będę się bił po prostu tam, gdzie będą dobre warunki, gdzie będą rywale na wysokim poziomie. Jasne, co prawda ten rok mam taki dość ciężki ze względu na tam różne jakieś tam rodzinne przyjęcia i takie sprawy, ale myślę, że na pewno jeżeli pojawi się jakaś lukratywna propozycja, czy to ze strony Contender, bo jakby ze strony organizacyjnej świetna gala, świetna organizacja, mam nadzieję, że będą się rozwijać, bo naprawdę mają super zawodników czołowych, co pokazali po prostu na tej gali, bo wszyscy tam, większość wygrała z miejscowego klubu, więc widać, że ten poziom jest bardzo wysoki. A jest jakiś rywal, z którym chciałbyś się zmierzyć w kolejnej walce? Nie. Ja po prostu przyjmę rywala takiego, jakiego mi po prostu dadzą, przygotuję się i będę się po prostu próbował pokazać z jak najlepszej strony. Okej, w takim razie życzę powodzenia i dzięki wielkie. Bardzo dziękuję.